Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, 10. już odcinku poświęconym astrofotografii w cyklu Astrofotografia po mojemu. Dzisiaj będzie to faktycznie po mojemu, bowiem opowiem o moim balkonowym obserwatorium, w którym ostatnio, czyli w maju 2023 roku, zaszła istotna zmiana. Nowe rozwiązania, które obecnie zastosowałem, z pewnością mogą zainteresować niektórych z Was, bo może wdrożycie coś stąd u siebie. Nie, to zdjęcie nie jest pomyłką. Moje nowe obserwatorium balkonowe ściśle związane jest z pewną deseczką, która ma korzenie muzyczne. Przygotowując sprzęt muzyczny na koncert zespołu Astronauta w Krzyżach, który odbył się podczas zlotu astronomicznego organizowanego przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, wykorzystałem szarą deseczkę z płyty meblowej o wymiarach 30x30 cm, oblaminowaną dookoła. Z początku służyła ona jako podstawka pod kolumnę głośnikową, ale przed wyjazdem na koncert użyłem jej do zamocowania miksera, gniazd sieciowych, zasilacza i także jako podstawę pod kolumnę głośnikową. Po kilku miesiącach koncepcja wyjazdowego zestawu koncertowego zmieniła się i deseczka wypadła z zastosowań muzycznych. Podziurawiona otworami leżała bezużytecznie w szafie. Ale w maju 2023 roku wpadłem na pomysł mojego nowego obserwatorium balkonowego i ta deseczka nadawała się do tego idealnie. Wykorzystując mój obfity zapas kawałeczków ze sklejki z licznych modeli Fastrona, przymocowałem do tej szarej deseczki mocowanie do rury poręczy balkonowej oraz mocowanie z regulacją jej pochylenia. Z drugiej strony przymocowałem kawałek sklejki z okrągłym gniazdem średnicy 120 mm na podstawę fastrala. Kolistość spodu głowicy umożliwia dowolne ustawienie w azymucie. Przed pomalowaniem przymierzyłem, jak to pasuje i jaka jest stabilność ustrojstwa. Tak widać deseczkę od spodu. Okrągła gałka sprawia, że urządzenie solidnie jest przymocowane i nie ma prawa wypaść za balkon. Śruba, którą mogę regulować precyzyjnie poziom deski. Oczywiście ten poziom nie jest istotny, ale mam kontrolę, czy ponowne ustawienie jest takie samo. Tak wygląda blokada kąta pochylenia szarej deski po pomalowaniu całości. Krawędzie deski obiłem plastikowym kątownikiem, a płaszczyznę poza sklejką wypełniłem szarą, cienką karimatą. Na środku widać dziurkę, która służy do mocowania deseczki z zamontowaną na stałe elektroniką. Po włożeniu śruby w otwór i przykręceniu nakrętki od spodu, zestaw elektroniki w ciągu chwili jest już zamocowany. Tu widzicie astroshooter, który jest wspaniałym programowanym pilotem do migawki aparatu. Mam tu możliwość zaplanowania ilości sekund pomiędzy kłapnięciem lustra a otwarciem migawki aż do zaniku drgań. Dalej mam Fastral Drive, którego dokładnie przedstawiłem w innym filmie. Jest to mikroprocesorowy sterownik silnika krokowego Fastrala, który zmienia prędkość obrotową silnika w miarę wysuwu śruby napędowej, aby w całym jej zakresie prędkość obrotowa ruchomego ramienia wraz z aparatem była idealnie taka sama, z jaką Ziemia obraca się wokół gwiazd. Obydwa te urządzenia wykonał Michał Klimaszewski. Dalej widać już moje roboty pudełeczko, z którego zasilam wszystkie urządzenia. Do gniazda z dwoma pinami włączam zasilanie do mojego Canona. Obok jest zasilacz sieciowy 12 V. Jeśli nie mam sieci, to podłączam akumulator żelowy. Już wszystkie kabelki są podłączone. Tak wygląda teraz mój balkon po zainstalowaniu nowego urządzenia. Jak widzicie, mam tu teraz dużo miejsca. Gorzej miałem, kiedy musiałem wystawić nogi HEQ5. Wtedy ciężko było poruszać się po balkonie. Małe trącenie statywu i żmudne ustawienie na biegun zaczynało się od początku. Na pewno azymut byłby do poprawy. Tutaj widać zakres nieba dostępnego z nowego stanowiska. To te czerwone linie, a fastral zamontowany na nogach HEQ5 sięgał tylko do około 55 stopni nad horyzontem. Ciasno było na balkonie.
wypisałem najważniejsze różnice obu tych rozwiązań. Wygoda w używaniu nowego stanowiska na balustradzie jest olbrzymia. Jeśli decyduję się na fotografowanie gwiazd, to w ciągu maksymalnie 10 minut wyciągam z szafy urządzenie, montuję na balustradzie, podłączam zasilanie, przykręcam aparat i już mogę fotografować. To, że teraz tak mam, że po ustawieniu na balustradzie mam już urządzenie dokładnie ustawione na biegun, jest genialne. Zawsze montuję je w to samo miejsce, wszystkie kąty są zachowane i mam pełną powtarzalność w ustawieniu równoległości osi godzinnej do osi Ziemi. Po ustawieniu sprawdzam poziom i jestem pewny, że wszystko jest dobrze zainstalowane. Teraz zobaczcie w zbliżeniu całość. Aparat fotograficzny z podłączonym kabelkiem do astroshootera, przykręcony do kulowej głowicy na szynie dovetail. Szyna ta trzymana jest w uchwycie dovetail na głowicy ślimacznicowej, którą zrobił dla mnie Tomasz Piwek z serwisastro.pl. To genialna rzecz. Precyzyjnie ustawiam kadr nawet po zamontowaniu ciężkiego obiektywu. Sercem urządzenia jest głowica paralaktyczna Fastral. Jest to konstrukcja wymyślona, zaprojektowana i zamontowana przeze mnie. Elementy konstrukcji aluminiowej oraz śrubę napędową na podstawie rysunków AutoCAD wykonał precyzyjnie Adam Koczorowski. Główne płyty zostały polakierowane proszkowo na biało, aby ładnie całość się prezentowała. Po poluzowaniu czterech nakrętek jest możliwa precyzyjna regulacja Fastrala w azymucie. Taki mam widok z balkonu. Mam tam zaznaczony kierunek południowy. Pozostało mi teraz ustawić raz a dobrze oś godzinną Fastrala dokładnie na biegun. Ponieważ nie widzę go z balkonu, zatem pozostaje mi tylko metoda dryfowa. Czekałem do nocy, bo wtedy z pomocą gwiazd można tego dokonać. Jak ustawić sprzęt na biegun północny metodą dryfową już opisałem dokładnie na YouTube w trzecim odcinku Astrofotografii po mojemu. Ale teraz krótko i prosto, nieco inaczej pokażę, jak dojść do tego samego. W tej metodzie są dwa etapy, bo mamy do ustawienia dwie osie. Kąty sytuowania Fastrala w azymucie i oś godzinna obrotu ruchomego ramienia. Na początku ustawiam na azymut. Aparat z obiektywem 200 mm celuję w kierunku południowym i wykonuję serię czterech zdjęć po 30 sekund. Kiedy gwiazdy przechodzą przez południk lokalny, to zawsze czynią to poziomo, równolegle do horyzontu, bez względu jak mamy ustawione nachylenie osi biegunowej. Oglądam te cztery zdjęcia w dużym powiększeniu i przewijam je chronologicznie. Ideał jest wtedy, kiedy na każdym kolejnym zdjęciu gwiazdy są dokładnie w tych samych miejscach na matrycy. Jeśli jednak na kolejnym zdjęciu gwiazdy przesuwają się w dół lub w górę, to wtedy musimy zrobić korektę ustawienia azymutu. Pragnę tutaj zwrócić jeszcze raz uwagę, że jeżeli gwiazdy nie idą pionowo, tylko ukośnie lub poziomo, to oznacza, że prędkość prowadzenia jest nieodpowiednia. Ale jak było u mnie na początku, zobaczcie. Widzimy zdjęcie maksymalnie powiększone i w prawym górnym rogu jest numer zdjęcia. W prawym dolnym rogu jest ramka powiększenia. Te dwa elementy są nieruchome względem matrycy, tak samo jak kolorowe jej dwa defekty. I teraz przewijam kolejne zdjęcia i zwróćcie uwagę, jak poruszają się gwiazdy. Gwiazdy poruszają się w dół. To znak, że trzeba poprawić azymut montażu. W którą stronę to zrobić? Łatwo to stwierdzić, jeśli się tylko pomyśli. Jeśli wyobraźni nie brakuje, to stwierdzamy, że Fastrala trzeba obrócić w lewo, odwrotnie do wskazówek zegara. Po korekcie azymutu ponawiamy serię czterech zdjęć i sprawdzamy, czy ruch gwiazd w dół ustał, czy może korekta była zbyt duża i teraz gwiazdy pną się w górę. Pamiętajcie tylko, aby przed każdą serią ustawić aparat w kierunku południka lokalnego. I takim sposobem po około 20 minutach miałem już satysfakcjonujące ustawienie głowicy na azymut. Dokręciłem mocno cztery nakrętki i w ten sposób zapewniłem sobie trwałe przymocowanie Fastrala do szarej deseczki. Teraz przyszedł czas na dokładnie ustawienie nachylenia osi godzinnej do horyzontu.
To wykonuję kierując aparat w kierunku wschodnim, przekręcając go równolegle do torów wznoszenia się gwiazd. I dalej wszystko odbywa się tak samo jak w ustawieniu na azymut. Robię 4 zdjęcia po 30 sekund i sprawdzam chronologicznie, czy przemieszczają się względem matrycy. Podobnie uruchamiam myślenie. Jeśli gwiazdy idą w dół, to oznacza, że oś godzinna za bardzo leży i trzeba ją podnieść do góry. W fastralu mam śrubę z czerwoną gałką, którą ustawiam precyzyjnie kąt nachylenia osi godzinnej. Robię tyle korekt, aż uzyskam taki stan, w którym gwiazdy bez względu na kierunek wycelowania aparatu są zawsze w tym samym miejscu względem matrycy. Zobaczcie teraz serię zdjęć asteryzmu kapelusz Napoleona w pobliżu Arktura, którą wykonałem 27 maja 2023 roku. 18 zdjęć naświetlonych po 60 sekund każde. Zauważcie, że gwiazdy nie zmieniają swoich miejsc względem matrycy. Fastral spisuje się znakomicie. Na koniec zdjęcie złożone z tych 18 składowych fotek. Nie było wtedy nocy astronomicznej, księżyc świecił niedaleko, więc wyrzuciłem nasycenie i pokazuję tylko czarno-białą fotkę. Na koniec tego odcinka muszę jeszcze dodać, że robiąc zdjęcia w pobliżu zenitu, nie mam ochoty wychodzić za balustradę, aby celować w wybrany obiekt i kadrować zdjęcie. Do tego zrobiłem sobie laser celowniczy montowany w stopce flesza w aparacie. To mi gwarantuje, że wybrany obiekt będzie w środku kadru. Na tym kończę ten film. Nie kryję swojego zadowolenia, że mam wygodne ustrojstwo do sfotografowania ciekawych rzeczy, jakie się dzieją na niebie. Trzymajcie się zdrowo i życzę czystego nieba.